To była długa i niezapomniana noc dla kibiców Lecha Poznań. Kolejorz wiosną 2010 roku zdobył mistrzostwo. Pierwsze od 17 lat. Emocje w tym dniu towarzyszyły wszystkim. Pełna radość, to jest jakieś zupełne szaleństwo. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze, mamy dobrą drużynę, która zasłużyła nam się Polska. Tytuł wywalczony w niezwykłych i dramatycznych okolicznościach. Jeszcze na dwa mecze przed końcem sezonu ligowej tabeli przewodziła Wisła Kraków. Jeśli Biała Gwiazda wygra oba spotkania, koronę mistrzowską ma w kieszeni. Przy całym szacunku dla drużyny Henryka Kasperczaka mamy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Oj, prorocze to były słowa, bo w przedostatniej kolejce wydarzyły się prawdziwe cuda. Zwycięstwo Lecha nad Ruchem Chorzów w doliczonym czasie zapewnił Sergiej Kriwiec. A niemal w tej samej chwili, tyle że w Krakowie, samobójczy strzał Mariusza Jopa odebrał Wiśle wygraną. To coś nieprawdopodobnego! No to, że Lech wyciągnie z 0-1 na 2-1 w doliczonym czasie gry i w tym samym momencie w doliczonym czasie gry Wisła straci samobójczego gola w ostatniej akcji meczu derbowego z niżej notowaną Krakowią, przecież to jest niemożliwe. A stało się. To poznaniacy przed ostatnią kolejką niespodziewanie zostali liderem Ekstraklasy i nie wypuścili już okazji z rąk. Mistrzowska feta na rynku. Wszyscy chcieli zobaczyć mistrzów Polski. Była zwieńczeniem wielkich nadziei kibiców po przejęciu klubu kilka lat wcześniej przez Jacka Rutkowskiego. Ale dzisiaj zostały podpisane najważniejsze umowy. Lech był klubem bardzo biednym. Jacek Rutkowski Lecha kupił i w 2006 roku mamy początek nowej ery. Lecha z pieniędzmi. Zaraz po zdobyciu mistrzostwa była też piękna przygoda w europejskich pucharach, w tym mecze z Juventusem i z Manchesterem City. Pierwsze miejsce w grupie, no czego więcej chcieć, no marzenie! Kolejarz! Juve teraz pokonamy i wyjście z grupy. Jednak później coś zaczęło się psuć. Na krajowym podwórku Kolejorz zdobył tytuł jeszcze tylko raz, w 2015 roku. Coraz częstsze były za to różne zgrzyty. Zmiany trenerów i odważne deklaracje, niekoniecznie poparte dobrymi wynikami. Wszystkich tych, którzy w niedzielę na stadionie wołali Rutkowski w... Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja się nie poddam. Ja będę walczył dalej. Dziś Lech Poznań pod wodzą Macieja Skorży znów walczy o mistrzostwo, które w tym sezonie na stulecie klubu miałoby szczególny smak.